A oto Slay the Spire. Gierka bardzo popularna jakiś czas temu, chyba rok temu, czy ponad rok temu. Mnie jakoś ominęła ona, gram sobie w nią od niedawna, od kilku dni. No i co, stworzymy sobie tutaj na jakimś zupełnie nowym save'ie, znaczy na nowym slocie, o, stworzymy sobie tutaj naszą rozgrywkę. Zupełnie od samego początku, jeżeli będziemy grać totalnie od samego początku, to nie będziemy mieli żadnych bonusów, takich ani startowych, ani większej liczby kart, które będziemy mogli znajdować podczas naszych wypraw, także będzie troszeczkę trudniej, ale to nic. Zaczynamy totalnie od nowa, czyli nie mamy też do wyboru zbyt wielu tutaj wyzwań, jest po prostu taka najprostsza wyprawa, ale i tak to chciałem właśnie sobie zrobić tutaj na tej serii. Nie mamy też za wielu klas postaci do wyboru, dwie są zablokowane, jedna dostępna, no to będziemy grać właśnie tą klasą, odblokujemy sobie w przyszłości te inne. I tak, ta klasa postaci to jest pancernik, to są jego punkty życia, jego złoto, jego artefakt, którym dysponuje. Pod koniec każdej walki może sobie przewrócić 6 punktów życia. No dobra, żadnych ulepszeń on nie ma, żadnych bonusów na starcie też nie będzie miał właśnie, skoro zaczynamy od nowa. Po prostu wyruszamy. Wyruszamy i zaczynamy w akcie pierwszym. W tej chwili są 3 akty, jeżeli się nie mylę. Są 3 akty, startujemy w tym pierwszym. Tu jest ten nasz artefakt, którym dysponujemy. Tu możemy gromadzić więcej artefaktów. Tu są sloty na miksturki. Na razie żadnych miksturek nie mamy. Złoto, zdrowie, to mówiłem. A tu jest mapka. Na samym końcu bosior tego aktu. I musimy decydować, którą trasą będziemy się przemieszczać. Tu są wrogowie zaznaczeni. Jeżeli mają rogi, to są istoty elitarne. Tu są obozowiska. Możemy tutaj regenerować sobie zdrowie albo ulepszać karty. Jest też handlarz, zdarzenia losowe, nasze karty, nasza talia kart wygląda w taki, w ten deseń, coś jest tutaj poukładane. Zawsze startujemy z taką samą pulą kart na tej klasie postaci, czyli 5 kart uderzenia zadające obrażenia, 4 karty obrony zapewniające blok i tutaj jeszcze jedna karta ataku za koszt 2 energii ma. Zadaje trochę większe obrażenia, nakłada wrażliwość na 2 tury u wroga. Wrażliwość robi coś takiego, że przez te 2 tury istota będzie otrzymywać większe obrażenia od naszych ataków. Także mamy taką talię. Wiele tych kart na razie nie ma. I musimy sobie tutaj ustalić jakąś trasę, którą się będziemy przemieszczać. Na starcie tutaj zbyt wielu bonusów nie ma. Znaczy znaki zapytania są dosyć interesujące. Może bym chciał nimi tutaj się przemieszczać. Jakbyśmy poszli gdzieś tutaj, to na pewno byśmy musieli z elitą zawalczyć. No na starcie, póki nie mamy jakiejś ciekawej talii i nie czujemy się zbyt pewnie, to te istoty elitarne mogą być kłopotliwe. Nagrody są zacne za wygranie takich walk z istotami elitarnymi, ale nie wiem, czy ja chciałbym na starcie tak ryzykować, czyli pewnie bym poszedł sobie tutaj jakoś po tych znakach zapytania. Może coś ciekawego nam tutaj wylosują. Tu jeszcze mielibyśmy znak zapytania. Tu wygląda fajnie, jest kupiec. Jest obozowisko, jest kupiec. Tutaj gwarancja artefaktu. Trochę mało tych obozowisk. No tu jeszcze będzie, ale to pod koniec też zawsze jest obozowisko. Trochę lipa, że tylko 2 obozowiska będą, ale myślę, że bym chyba sobie tak poszedł właśnie. 2 kupców blisko siebie, no to nie jest zbyt fajne. A chyba, żebyśmy, czekajcie, tędy poszli obozowisko. Tutaj się jakoś przecisnęli, tak, patrzcie. Ale to wtedy bym musiał kupca ominąć. Tu byłby jakiś kupiec? Nie byłoby. Nie byłoby. Więcej obozowisk, ale nie byłoby kupców. No moglibyśmy ten pierwszy akt zrobić sobie bez kupców. Byśmy uzbierali więcej złota, to w akcie drugim może byśmy jakoś tak bardziej zaszaleli. Sam nie wiem, no może by to miało rację bytu, czyli jakoś tu byśmy się przycisnęli. Obozowisko jedno, artefakt, obozowisko drugie, obozowisko trzecie. No spróbujmy. Spróbujmy, bo chyba z tymi istotami elitarnymi to tak nie bardzo chyba chcę walczyć. W tym pierwszym akcie, zwłaszcza gdzieś tutaj blisko już. Chodźmy tu. Zobaczymy tego przeciwnika. No, samouczek to sobie ominiemy, ja wam tu wszystko powiem. Znaczy, co wiem, to wam powiem.
Ta istota sygnalizuje, że chce nam zadać 11 obrażeń w swojej turze. 11. Możemy zarzucić blok sobie. 5 punktów bloku, czyli dostaniemy tylko 6 obrażeń. Tutaj jest energia, którą dysponujemy, a w lewym górnym rogu są koszty kart. Czyli otrzymalibyśmy 6 obrażeń, no 6 obrażeń możemy wyleczyć na koniec. Więc ja chyba bym zaryzykował i walnął tym grzmotnięciem zamiast nakładać obronę po raz drugi. Z drugiej strony, jeżeli by mu szczęście dopisało, a my mielibyśmy pecha później... Nie, wiecie co? Nie, no dobra. Szkoda, że jeszcze jednej karty zwykłego ataku nie mamy. To dałbym tę obronę, a tak jednak nałożymy mu tę wrażliwość. Przyjmiemy te 6 obrażeń na klacie, tak pod wyleczenie. Miejmy nadzieję, że więcej obrażeń nam już nie zada. Będzie miał nałożoną wrażliwość. Zobaczcie, to jest to serduszko. Jeszcze przez jedną turę. Teraz nas nie atakuje. Oj, tu już mamy pecha, że nie mamy żadnej karty obrony. Całe szczęście, że nas nie atakuje. I ma nałożoną wrażliwość, czyli otrzymuje 50% więcej obrażeń. Czyli nie 6 obrażeń, tak jak jest tutaj napisane, tylko, tak jak teraz pokazują, 9 punktów obrażeń. Raz, dwa... 3. Jest nieźle. On tutaj sygnalizuje, że będzie się chciał wzmocnić i bronić. Bronić, czyli pewnie będzie chciał sobie jakąś obronę zarzucić. Zobaczymy. A wzmocnić to nie wiem. Może siłę sobie doda? Siła zwiększa obrażenia. O tak, dodał siłę i dodał obronę. Dobra, tego nie będziemy czytać. 3 siły zapewnia mu 3 punkty obrażeń więcej. No i ma jeszcze 6 shielda i 6 zdrowia, czyli musimy mu zadać 12 obrażeń, ale mamy... możemy zarzucić znowu to wzmocnienie tutaj sobie, bam, znaczy osłabienie na niego, wrażliwość, o tak to się nazywa. Jeszcze 4 obrażenia, tutaj możemy go dobić, wyleczymy się z artefaktu. Dostajemy złoto za tę walkę, zobaczcie, mamy już 117 i jakąś kartę do talii możemy sobie wziąć. Zobaczmy, co my tu mamy. Prężenie mózgów, możemy zyskać 2 punkty siły. Ale tylko na jedną turę. Później się traci te 2 punkty siły za 0. Energii to jest... Ja wiem, takie średnie. Znaczy w ogóle, jeżeli jest siwa wstęga na górze, to jest to karta pospolita. Jeżeli niebieska wstęga, tak jak tutaj, to jest to karta rzadka. Są jeszcze karty ze złotą wstęgą, taką żółtą. No to są bardzo rzadkie, czy unikalne, czy jak one się tam zwą. Może być zagrana tylko jeśli pozostałe karty w ręce są kartami ataku. Wtedy zadajemy 14 punktów obrażeń. No takie sytuacyjne, jakbyśmy szli typowo pod atak. Ja wiem. Tutaj karta rzadka. Zadaj 2 punkty obrażeń 4 razy i ta karta zostaje wykluczona na czas danej bitwy. Wykluczona, czyli już w tej... czyli ta karta akurat w tej bitwie danej by już się nie pojawiła. Ona jest wyrzucana na cmentarz tak zwany w karciankach, nie? Ja wiem, jakoś mi za bardzo żadna z tych kart nie przypada do gustu. Ja myślę, że nie weźmiemy tutaj żadnej. Po prostu sobie pominiemy kartę. Tutaj nam mówią porada, że nie zapominaj o łupach, aby je jednak zebrać. Dobra, dobra, nie chcemy tej karty. Zobaczymy sobie losowe wydarzenie. Co się tutaj wydarzy? Znów się spotykamy. Wesoły, rozczochrany człowieczek podchodzi do ciebie radośnie. Nie znasz go. To ja, Ranvid. Masz coś dzisiaj dla mnie? To co zwykle? Gość taki jak ja nie da rady sam, wiesz? Spoglądasz na niego podejrzliwie i rozważasz swoje opcje. Jeżeli mielibyśmy miksturę, to coś by tutaj było. Możemy stracić 70 sztuk złota i otrzymać jakiś losowy artefakt. Artefakt za 70 zł, no to nie jest jakoś drogo, tak jak sobie przypominam ceny u kupca. Tylko, że to losowy, no takie... Możemy go też zaatakować po prostu. Nie wiem, czy to jest jakaś silna istota, no to jest dosyć kłopotliwe. I jak jakąś konkretną kartę byśmy mieli, to też by się pojawiła nowa opcja. No dobra, zobaczymy ten artefakt. Niech mu będzie. 70 zł. Skoro i tak nie będziemy kupców teraz w tym akcie brali żadnych, bo tam widzieliśmy sobie, ustaliłem tę trasę, gdzie nie będzie kupców, więc nie będziemy tego złota sępić na razie, tylko po prostu zbierać może na takie akcje. Zobaczmy. Co to za artefakt jest? Elitarni przeciwnicy mają 25% mniej punktów życia. No nie jest źle. Ja niby nie planowałem z tymi elitarnymi walczyć, przynajmniej w tym pierwszym akcie, ale na przyszłość może być dobre. Więc... niech to tak będzie. Zobaczymy sobie drugie losowe wydarzenie tutaj. Aha, walkę po prostu nam wylosowało, tak? Z jakimś takim ptasiorem. W ogóle...
kultysta to jest, tak? Zawsze na samym dole jest podpis tutaj, co to jest za istota. Planuję użyć wzmocnienia, chyba na siebie, no to raczej. Czyli nie musimy się bronić teraz, możemy po prostu zaatakować. Jeżeli dałbym sobie blok, to ten blok znika na początku naszej kolejnej tury. To jest właśnie wada bloków. Dobra, no ma dużo punktów zdrowia, więc ta walka pewnie trochę potrwa. Zobaczymy, jak on się wzmocni. Czyli dałbym teraz za ostatni punkt many tego shielda, to by nic nie dało, bo nie planował ataku. A ten shield i tak by nam teraz zniknął, więc czy ja bym tego użył, czy nie, to ta karta i tak by wpadła na stos kart odrzuconych. Tutaj widać, jakie karty odrzucone są. Po każdej turze cała ręka też pozostałych kart jest odrzucana. A tu są karty, które dobieramy. W tej chwili jest ich 0. Jak nie możemy dobierać, to z kart odrzuconych, znaczy karty odrzucone są przetasowywane i wpadają znowu na pulę kart rozgrywających, to się chyba nazywa. Dobra, planuje nam zadać 6 obrażeń. Wzmocnił się w taki sposób, że z końcem swojej tury będzie zyskiwał 3 punkty siły. I to będzie się mu tak gromadzić, będzie otrzymywał, znaczy będzie zadawał coraz większe obrażenia. Dobra, te 6 punktów obrażeń postaramy się zaabsorbować tutaj. Przynajmniej 5 z nich. Chociaż kusi mnie troszeczkę też, żeby wziąć je na klatę i później go jakoś może próbować dobić, ale musiałbym mieć szczęście i dobrać dużo kart ataku. No niby to wszystko będzie przelosowywane teraz. Bo wiecie, on teraz otrzyma 3 punkty siły jeszcze, nie? I pewnie będzie chciał atakować. Więc trochę mnie kusi, żeby zaryzykować. Wziąć te 6 punktów na klatę pod wyleczenie. Zadalibyśmy 8, później jeszcze 9 zaryzykuję. Zrobimy. Ryzyk fizyk, jedziemy z nim. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Zada te 6, otrzyma teraz siłę. No, chcę zadać tutaj 9, jeżeli będą 2... O, dobra, jest ok. Bo 3 razy 9 to jest 27, mu zostały tylko 24 punkty zdrowia, czyli plan się opłacił. Pyk. No i pięknie. Mamy złoto, mamy miksturkę siły. Możemy zyskać 2 punkty siły. To jest chyba na całą walkę z mikstur, tak mi się wydaje. Czyli byśmy zadawali 2 obrażenia więcej. No i mikstury też są tylko na jedną walkę. Możemy wypić i już nie będziemy tej mikstury mieli. Znaczy to na pewno bierzemy, bo czemu by nie? I jakaś karta tutaj. Co my tutaj mamy? Rozpłatanie. Zadaj 8 punktów obrażeń wszystkim przeciwnikom. No tak średnio też. Zadaj 2 punkty obrażeń 4 razy. 4 razy. I ta karta zostaje wykluczona, czyli odpada całkowicie z danej tej bitwy. I tutaj zadaj dwukrotnie 5 punktów obrażeń. Też mnie jakoś te karty nie przekonują za bardzo. Wiecie, tak nie można na pałę też brać kart. Bo im mamy więcej kart w talii, tym ciężej po prostu uzyskiwać jakieś komba, które sobie planujemy. Na przykład dwie karty jakieś kombiące się, no nie, będzie mniejsza szansa, że będziemy je mieli w danej chwili na ręce. Nie, ja nie wezmę tutaj żadnej karty. Też pominiemy to sobie. Idziemy dalej, walczymy. Musimy dojść to jakoś do obozowiska tutaj, może coś. Też fajnie by było mieć jakąś kartę, którą planowalibyśmy ulepszyć, nie? Na przykład w obozowisku. Jeżeli byśmy nie mieli, to może jednak pod kupca bym tutaj poszedł. No zobaczymy jeszcze. Zobaczymy. Co to jest? Kolcoglut i toksyglut. Kolcoglut i kolcyglut. Nie wiem, co to jest to w nawiasie. Eś, a tutaj M. Że M jakiś... Nie wiem w sumie. Może to też jest jakaś klasa przeciwników? Może... Nie wiem, ich siła jakoś... Trudno mi powiedzieć. Ten chce atakować, ten chce rzucić na mnie negatywny efekt. Czy ten chce atakować, możemy go zabić po prostu. Możemy go po prostu zabić, tylko z tym już więcej nic nie zrobimy wtedy. To trochę taka strata potencjału, nie? Więc może jednak... Może jednak weźmiemy tutaj sobie ten blok. Pewnie tego będziemy chcieli zabijać w następnej turze. Czyli
Dwa punkty ataku pójdą w tego. To nie wiem, czy grzmotnięcie na tego ma taki sens jakiś specjalny. Chciałbym temu po prostu obrażenia zadawać, nie? A dwa punkty energii. No dobra, zaryzykujemy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Boom. Niech będzie. Tak, tutaj blokada. Co on nam nie rzuci? Ha, osłabił nam atak. Będziemy mniejsze obrażenia zadawać o 25%. No to trochę smutno. To trochę słabo mi to wyszło, wam powiem. Znaczy zrobiłbym coś takiego w takim razie. No, tutaj. No i teraz dwóch chce mnie atakować. To tak jeszcze słabiej. Dobra. Zarzucimy tę obronę. Walniemy jednak w tego. Bo to jest tylko na jedną turę to osłabienie. Weźmiemy 5 obrażeń. To jest do wyleczenia. Spokojnie. To jest do wyleczenia. Tak jest. Tu się przebije 5. Dobra, to osłabienie już zeszło. Teraz tak. No tego by trzeba było zabić. Ten będzie tutaj chciał coś rzucać. Tego zabijamy. Bam. Bam. I tego osłabiamy i miejmy nadzieję, że... No pewnie rzuci znowu na mnie to samo osłabienie zmniejszające obrażenia. Zobaczymy. Najwyżej przeczekamy tę turę za pomocą bloków, jeżeli będzie taka okazja. 7 chcę tutaj zadać. A nie, luzik. Znaczy, czekajcie, tu by było... Tu byśmy zadali 6 i to by było osłabione. Dobra, możemy go dobić na luzie. 4, 6 obrażeń. Tak jest, bo osłabiony. Wyleczone wszystko. Musimy pamiętać o miksturkach, w razie czego. To nie ma co sępić tych mikstur, z tego co ja zauważyłem. O, fajna mikstura szybkości. Możemy dobrać po prostu 3 karty w danej bitwie. To nie tak, że na stałe one zostaną w talii. Losowe. Co my tu mamy? Podbródkowy. Zadaj 13 punktów obrażeń i nałóż słabość oraz wrażliwość. Tu jest napisane, że osłabione istoty zadają mniejsze obrażenia, a wrażliwość sprawia, że same otrzymują więcej obrażeń od nas. Ale jeden punkcik, czyli tylko na jedną turę. Za 2 energie. Perfekcyjne uderzenie. Zadaj 6 punktów obrażeń. Zadaj dodatkowo 2 punkty obrażeń za każdą kartę zawierającą w nazwie uderzenie. Czyli jak idziemy pod karty uderzeń, to wtedy taka karta zadaje duże obrażenia. Duchowy pancerz. Eteryczna. Eteryczność, o tak jak jest napisane, jeżeli jej nie użyjemy, jak mamy ją na ręce, to ona zostanie wykluczona, czyli już nie wróci w tej bitwie na naszą rękę ponownie. Nie będzie po prostu wtasowana w talię, nie? 10 bloku. No to mi się już bardziej podoba. 10 bloku za jedną manę to naprawdę wygląda solidnie. To jest w ogóle karta rzadka, bo ma niebieską wstęgę. Weźmy to sobie. To mogę wziąć chyba śmiało, tak mi się wydaje. No to już będziemy mieli co ulepszać w obozowisku, nie? No, to co? Zobaczymy znak zapytania sobie, nie? Okej. Natrafiasz na niepozornie wyglądający piedestał z błyszczącym złotym bożkiem. Wygląda na wartościowego. Na pierwszy rzut oka brak śladu jakichkolwiek pułapek. Aha, otrzymaj złotego bożka i uruchomiasz pułapkę. Aha, przeciwnicy będą gubić 25% złota więcej. Kurde, nie ma tych kupców teraz. Ale bożek może być fajny, no tak, tak przyszłościowo. Ciekawe, co to za pułapka. Dobra, sprawdzimy. Aha, kiedy... No i teraz będziemy mieli ten artefakt. Kiedy podnosisz figurkę, wielki głaz przebija sklepienie i ląduje obok ciebie. Uświadamasz sobie, że podłoga jest pochyła, a ogromny kamień zaczyna się toczyć w twoją stronę. To niedobrze. Możemy otrzymać klątwę, kontuzja. Aha, klątwa to jest takie coś, że na stałe dostaniemy tę kartę do naszej talii. I co jakiś czas ona będzie nam wchodzić na rękę i blokować slot, na którym dostalibyśmy jakąś inną kartę, pewnie bardziej użyteczną, więc no klątwy takie no nie za bardzo. A, możemy też utracić 20 punktów życia. Mamy 80, no to byśmy stracili praktycznie 1/4. Trzeba by się leczyć, a to nie jest takie proste w tej grze. Chociaż tym artefaktem może. Albo na stałe utracić 6 maksymalnych punktów życia. Dobra, weźmy to. Utracimy 20 punktów życia. Miejmy nadzieję, że dam radę to jakoś tam podleczać, nie? Aczkolwiek może być ciężko. Najwyżej w obozowisku się podleczymy. Kiedyś tam. Niech będzie. Będziemy złota więcej dostawać. A propos obozowiska.
Dobra, złota za dużo nie mamy, więc nie ma co tych kupców tutaj chyba zahaczać. Wejdźmy sobie do obozowiska. I możemy odpocząć, byśmy przywrócili 24 punkty zdrowia, czyli moglibyśmy się uleczyć na maksa, ale nie. Ulepszymy sobie, no myślę, ten duchowy pancerz. Tu nam pokazują, co by się stało, jakbyśmy na przykład ulepszyli o tę kartę. Mielibyśmy 9 punktów obrażeń zamiast 6, tę kartę 8 punktów bloku zamiast 5. Tutaj 10 punktów obrażeń byśmy zadawali i nakładali 3 punkty wrażliwości, a tutaj 13 punktów bloku. Myślę, że fajne. Za jedną manę 13 bloku, to jest super karta. Czyli ulepszamy ją. Jest, patrzcie tutaj, u góry duchowy pancerz na zielono, plusik, czyli jest ulepszona. I jej już bardziej nie będzie można ulepszyć, bo ona już została ulepszona, koniec, nie? No i mamy taką potężną kartę. Elitkę chyba sobie darujemy, chodźmy tutaj zobaczyć zwykłą walkę. Zobaczymy co ciekawego. Aha, patrzcie, w ogóle jaki pomysł. To jest szczur martwy zainfekowany przez grzyba, nie? Ten grzyb sobie tam wyrósł na jakimś martwym szczurze i jakby dzięki temu może się przemieszczać. Teraz tam czerpie z niego jakieś, nie wiem, soki jeszcze, które w tym szczurze może są. To jest grzybozwierz, a tu jest gnida. Dobra, zamierza użyć wzmocnienia na siebie, a ten taktyki używa, czyli na mnie zamierza rzucić jakiś negatywny efekt. On ma coś takiego, że jak otrzyma obrażenia, to się tak zwija, dostaje pancerzyk na jedną turę i traci tę taktykę. Dostanie 7 pancerza, jak w niego trafimy czymś. A on ma taką wrażliwość, że po śmierci nakłada 2 punkty wrażliwości na mnie. No takie trochę smutne. Znaczy tak, jakbyśmy w tego walnęli za 8 obrażeń, zostałyby mu 3, ale dostałby te 7 punktów pancerza, nie? 7 punktów pancerza plus 3 jeszcze punkty zdrowia by miał, czyli 10 byśmy musieli mu zadać, a z nałożoną wrażliwością zadawalibyśmy mu 9. Czyli chyba wolałbym inaczej to rozegrać. Zrobiłbym chyba coś takiego. Zdjęlibyśmy mu tę skorupkę, on i tak straci ten pancerz później w następnej turze i w ten sposób zostanie mu tylko 5 punktów zdrowia, czyli będzie na hita, chyba że nas jakoś specyficznie osłabią i grzmotnęlibyśmy tego. No, zróbmy jakoś tak i on już będzie miał wrażliwość nałożoną. Zobaczymy co oni tutaj porobią teraz. Jakby co, możemy dobierać 3 karty, zyskać 2 punkty siły. No w sumie używając tej miksturki mogłem tak naprawdę go załatwić w tej turze. No tak jak mówiłem, nie ma co sępić, w sumie mogłem tak zrobić. Zwłaszcza, że musimy się podleczać tutaj, a nie brać na siebie jakieś obrażenia. O, wzmocnił się tak siłowo, kurde. A ten osłabił nasz atak. No właśnie, o, ale doszedł duchowy pancerz, dobrze jest. Dobrze jest, na pewno tego użyjemy. Duchowy pancerz mi się podoba. 4 punkty obrażeń. Wiecie co? Ja jednak bym... No bo tak, no zada nam 14, a my musimy się tu leczyć. Nie ma co sępić, tak jak mówiłem. Zyskajmy te 2 punkty siły. I w ten sposób zadamy większe obrażenia temu i temu. Tego wyeliminujemy, czyli już nie będzie tych 5 obrażeń. 2 punkty siły. Czyli tego możemy zabić. I ten ma to osłabienie, to też otrzyma obrażeń 9. Bum! Ładnie to idzie. I teraz możemy zaabsorbować pancerzem wszystko. I teraz nasza tura, pancerz zniknął. On planuje zadać obrażenia, no ale teraz, zaraz nie, teraz to 7, 6 obrażeń tylko możemy mu zadać, bo wiecie, mamy niby zwiększoną siłę, ale on nam też osłabił atak o 25%. To jest takie smutne, czyli po prostu zadamy mu obrażenia. I rzucimy sobie tutaj, zapewnimy sobie 10 pancerzyka, tak że się nie przebije przez nasz pancerz. Osłabienie już zejdzie, czyli będziemy zadawać dużo obrażeń, on ma tylko jeden punkcik życia, grzmotniemy w niego tutaj, bam. I się podleczymy, 13 punktów złota, niby dostajemy więcej, no ale za wiele tego złota i tak tutaj nie wpada. Jakaś karta, zobaczmy. Rozbrojenie. Przeciwnik traci 2 punkty siły i ta karta zostaje wykluczona z tej bitwy, już nie wróci na rękę. Zmiażdżenie, złota karta. 32 punkty obrażeń, ale za 3 energii, też jakoś droga. To jest dosyć fajna karta.
z doświadczenia też wiem, niby siwa, pospolita, ale zyskujemy blok i ulepszamy jakąś kartę z ręki do końca walki. Nie na chwilę, tylko do końca danej walki. Jak ona jeszcze wróci w przyszłości na rękę, to już też będzie ulepszona. Jeżeli tę kartę byśmy ulepszyli, to dostajemy 5 punktów bloku i wszystkie karty, które mamy w danej chwili na ręce, zostają ulepszone do końca walki. Naprawdę fajnie to się sprawuje. Ja myślę, że weźmiemy to sobie. Niech to będzie. No dobra, tutaj sobie zawalczymy. Łopanie, ilu przeciwników. Tutaj bym... O kurde, dobrze, że ten pancerz wpadł na starcie. O, dobra. Znaczy tak. Na pewno zrobimy sobie to uzbrojenie. Dostajemy jeszcze więcej bloku. Będzie 13 plus 5, to jest 18. Ile oni chcą nam obrażeń zadawać? 18, czyli tyle, ile uzyskamy bloku, czyli ulepszymy sobie jakąś kartę ataku może w takim wypadku. Uzbrojenie. Bum. Na uderzenie. Będzie zadawało 9 obrażeń w tej bitwie. Dodamy sobie jeszcze więcej pancerza. I fajnie by było 9 punktów obrażeń, tak? 9 punktów obrażeń. Ciekawe, co on tutaj rzuci. Negatywny efekt. Jeżeli by nie rzucił tego, co zmniejsza atak, to jakbyśmy zaatakowali tego najlepszego, to mielibyśmy go później na hita. Ale jeżeli nam zmniejszy ten atak, to go nie dobijemy. Może na wszelki wypadek osłabmy tego. Tak, żebyśmy na pewno mogli go dobić w następnej turze. Myślę, że tak zrobimy. Ciekawe, co on rzuci na mnie. Próbujmy w ten sposób. Myślę, że 3 obrażenia to bez problemu mu zadamy w następnej turze, jakby co. No ale tutaj może być ciężko. No dużo ich jest. Przydałaby się jakaś karta, która zadaje obrażenia wszystkim przeciwnikom. To tutaj byśmy spustoszenie zrobili. Dobra, wybroniliśmy wszystko. Co on rzuci? No i zmniejszył atak, patrzcie mi. To chyba dobrze zrobiłem, bo wydaje mi się, że tak, 4 punkty obrażeń, czyli tego możemy zabić, czyli pozbawimy tych obrażeń ich. Ale kurde, tu szykują na nas 15 obrażeń, możemy zaabsorbować tylko 10 później, bo nam zostanie niewiele many. Chyba, że bym rzucił 3 obrony, ale to kurde, to jest takie nieperspektywiczne. Nie, dobiję tego gościa, bo wiecie, on tylko 3 ataku chciał nam zadać. No trudno, zarzucimy tutaj. Tylko na jedną turę niby jest to osłabienie, ale ten już też coś szykuje, nie? No dobra, musimy się jakoś bronić tutaj. To jest dosyć kłopotliwa walka na starcie. No chyba, że właśnie ma się jakąś kartę, która zadaje... No, dorzucili nam te zmniejszone obrażenia. Jeszcze przez jedną turę, gdzie to trwało, szykują atak tutaj totalny. Dobra, możemy uzbroić się. Czyli tak. Myślę, że... Kurde, ta wrażliwość jest. 6 punktów obrażeń. Znaczy tak, możemy to ulepszyć. Będą zwiększone obrażenia na pewno. To pewnie tego moglibyśmy dobić. Tak mi się wydaje. Czyli 5 obrażeń się pozbędziemy. Będziemy mieli 5 punktów bloku, ale i tak otrzymamy aż 8 obrażeń. Chociaż tutaj mamy 6, tak? To jest ta ulepszona, którą ulepszyliśmy wcześniej, no nie? Możemy też tę kartę ulepszyć. Zyskamy większy blok. Będzie 5 plus 8 bloku. 13. No to by nie było takie złe chyba. I byśmy po prostu uderzyli jakiegoś. Chyba tak zrobię. Zapodamy to. Możemy dołożyć jeszcze więcej bloku i walnąć tą ulepszoną kartą. Żaden z nich nie rzuca teraz osłabienia. W następnej turze będziemy zadawać normalne obrażenia, czyli 5 zadamy ze zwykłego uderzenia. Skoro zadamy 5, to tego na przykład będziemy mieli na hita, tak ekonomicznie dosyć, nie? Zróbmy tak. A, to się tutaj komplikuje. Niby tego bożka wziąłem, może mogłem go olać, nie? No ale dobra, jest okej. Trzeba sobie radzić, nie? Już atakują. Dobra, jest duchowy pancerz. To na pewno rzucę.
Na pewno dobijemy tego, żeby nie rzucił już na mnie osłabienia. Aha. Bum, tego zabijemy. I teraz tak, możemy dorzucić ten blok, żadnego osłabienia nie będzie. No dorzuciłbym ten blok tutaj, na spokojnie to przeczekamy sobie. Stało tylko trzech ich. Jak to się w ogóle nazywa? Kolcogluty to są. Wszyscy atakują. Wszyscy atakują. Kurde no. Przydałyby się trzy obrony, żeby to znowu przeczekać. No dobra. Chyba nie ma co dywagować tutaj zbytnio. Zabijmy tego. Znowu pięć otrzymam na twarz. Ta miksturka mi wiele nie pomaga tutaj. No jak tutaj znowu atakują. Dobra, mamy pancerz. Mamy pancerz. Możemy rzucić tu, dobić tego. Zostanie ten. No ale tutaj mnie ładnie poharatali. Niby się trochę uleczymy, ale jakoś mnie to specjalnie nie zadowala. 57, 13 sztuk złota. No ten Bożek niby się zwraca, ale to... A, jeszcze jedna karta uzbrojenia. Co wy na to? Okrzyk bojowy może weźmiemy sobie. To jest za 0 many. Dobieramy kartę. No zawsze mamy więcej opcji jakby do rozważenia, jak mamy dodatkową kartę wtedy. I przenosimy kartę z ręki na szczyt stosu rozgrywającego. Ta karta zostaje wykluczona. Znaczy wiecie, można by sobie pomyśleć, że zamiast tej karty i tak mielibyśmy w danej chwili na ręku jakąś inną kartę, gdybyśmy jej nie mieli. Ale ta kontynuacja jest dosyć ciekawa. Że kartę z ręki, która nie jest nam w danej turze potrzebna, możemy sobie wziąć na kolejną turę. No nie? A tak naprawdę to jest za 0 many. I tak jakby dostajemy zamiast niej jakąś inną kartę, więc to jest dosyć ciekawa opcja. Zwłaszcza jeżeli byśmy ulepszyli tę kartę, to wtedy dobieramy dwie karty, nie? Dlatego, no to powiedzmy, żebym sobie wziął. Czyli co, będziemy szli do obozowiska, nie? Po drodze zgarniemy jakiś artefakt, zobaczymy co tu będzie. Uwaga, serwis do herbaty, złoto. Za każdym razem, gdy odwiedzisz obozowisko, kolejną walkę zaczynasz z dodatkowymi, to są symbole punktów energii, tej many takiej. No, taki serwis do herbaty. No dobra, niech będzie. Obozowisko, leczyć się, czy ulepszamy kartę? Ja myślę, że ulepszymy kartę. Ulepszymy sobie, wiecie którą? Te, która ulepsza inne, nie? Wszystkie karty będzie nam ulepszać. Które mamy na ręce w danej chwili. Myślę, że to jest niezły. Dobra, znak zapytania. Zobaczmy, co tutaj. Idąc wzdłuż wyjątkowo długiego korytarza, zauważasz banana, pączka oraz pudełko. O, widzę, że będziemy mogli przywrócić zdrowie. Każde z nich lewitujące w powietrzu. Nie, po dokładniejszych oględzinach zauważasz, że zwisają one na cieniutkich sznurkach, wychodzących z otworów na stropie pomieszczenia. Gdy podchodzisz bliżej, z góry dobiega cichy chichot. Co robisz? Kurde, artefakt jakiś możemy, klątwę, żal. O kurde, no ta klątwa jest niezbyt sympatyczna. Te karty byśmy na stałe dostali do talii. Znaczy, można się pozbywać kart z talii, ale to też nie jest takie łatwe. Do kupca byśmy musieli zajść, tam jest taka opcja. I ta karta nie dość, że blokuje nam inną kartę na ręce, gdybyśmy dostali ten żal, to jeszcze zobaczcie, co tu się dzieje na koniec tury. Jeżeli się tej karty jakoś nie pozbędziemy, tracimy punkty życia równą ilości kart w ręce. No nie, to jest no, taka niezbyt sympatyczna klątwa. Musielibyśmy jakiś sposób w danej turze znaleźć na pozbycie się tej karty, a nie mamy takich kart za bardzo. Możemy się podleczyć. Ja myślę, że weźmiemy sobie maksymalne punkty życia tutaj, plus 5. Czyli to też nas trochę niby podleczy i jeszcze maksymalnie zwiększy. No myślę, że to niezłe będzie. Niech będzie tak. Jak tam? Jesteśmy blisko bossa już tutaj. Zawalczymy sobie. Oho, kto to? 50 zdrowia. Poganiacz to jest. 7 punktów chce nam tutaj zabrać i jeszcze rzucić negatywny efekt na nas. Dwie rzeczy naraz chce zrobić. Ten sztylecik i takie świderki. Dobra, tak, musimy to absorbować. Nie ma co tutaj
brać na siebie tych obrażeń. I stukniemy go. Tego nie mogłem oczywiście. Aha, my mieliśmy teraz 5. Dobra. Kurde, to źle zrobiłem. Zapomniałem, że... Po wizycie w obozowisku przecież będziemy mieli dodatkowe punkty. Powinienem najpierw tego użyć i później zadać obrażenia zwiększone, bo miałby nałożoną wrażliwość. No i widzicie, tu jest taki błąd już. No to stanowczo tak powinienem zrobić. No ale trudno, no wyszło jak wyszło. No ale dobra, miejmy nadzieję, że nie będzie nas to kosztować utraty zdrowia, chociaż może tak być. Narzucił na nas zmniejszone obrażenia, zadajemy. Dobra, mamy duchowy pancerz, nie jest dosyć źle. O, i z tego sobie możemy skorzystać. Zobaczcie, dobieramy jakąś kartę i decydujemy, która karta pójdzie na szczyt stosu tutaj tej talii rozgrywającej, czyli co dostaniemy w następnej turze. Znaczy tak, do absorpcji mamy tutaj blok. Weźmy sobie na wszelki wypadek blok na kolejną turę, a teraz po prostu będziemy obrażenia zadawać z uderzenia, nie? Czyli tutaj absorbujemy ten jego atak, który planuje zadać. Mamy zmniejszony atak, bo nam zmniejszył, ale to nie będzie 4, bo jest osłabiony, dokładnie 6, czyli wróci do normy jakby. Okej. Dopiero połowę zdrowia mu zabraliśmy. Cyk, co on teraz będzie planował zrobić? Już... No znowu osłabienie plus atak. O, to jest to uzbrojenie, czyli ulepszamy wszystkie karty, które mamy teraz na ręce do końca walki. Już i jeszcze 5 pancerzy, patrzcie. Fajnie. Będziemy chcieli zaabsorbować ten jego atak całkowicie, czyli dołożymy sobie jeszcze obronę i walniemy mu za 9. Bum. Myślę, że jest nieźle. On nas tutaj coś stuknie, narzuci, no znowu nam zmniejszy atak. Za 12 chcę teraz walnąć. Za 12 i nie chcę narzucać osłabienia. Ja myślę, że to przeczekamy po prostu kartami obrony tutaj. A nie, chyba że możemy go zabić, czekajcie, ale nie, 6. Na pewno nie, 6 plus 4 miałby to osłabienie. Nie, no to na pewno nie wyjdzie. Dobra, przeczekajmy to po prostu obroną. Nawet uwzględniając osłabienie, to by nie wyszło z tym. Gdybyśmy nie mieli tych zmniejszonych obrażeń, no to wtedy luzik. Duchowy pancerz jakby... Co? Patrzcie, mamy te karty uderzeń tutaj. Ulepszone. Właśnie wcześniej przez tę naszą nową kartę. No i możemy go już zabić tutaj, widać, nie? 9 plus 9. Dobra. Podleczymy się troszeczkę. Jest złoto. Gwałtowny cios. Zadaj 12 punktów obrażeń. Może być ulepszona dowolną ilość razy. No, ale... Za często nie ma okazji, żeby ulepszać karty, ale ona może być ulepszona dowolną ilość razy, bo normalnie daną kartę tylko raz można ulepszać. Zadaj 3 punkty obrażeń 3 razy losowemu przeciwnikowi lub zadaj 6 punktów obrażeń, dodatkowo 2 punkty obrażeń za każdą kartę zawierającą w nazwie uderzenie. Jakoś mi się tu nic nie podoba zbytnio. Co ten serwis robił? Aha, po obozowisku. Muszę pamiętać o tym bonusie. Nie biorę żadnej z tych kart. To co, sprawdzimy sobie znak zapytania? Może coś ciekawego? Ja to lubię po tych znakach zapytania chodzić. O, kupiec! Się trafił. O, znaczy okej, dobra, zobaczmy. Mamy kupca. Tak, kupiec ma do zaoferowania zawsze jakieś karty, w tym jedna zawsze jest na przecenie. To jest to sale tutaj. Ona ma zmniejszony koszt, jakbyśmy chcieli to kupić. Zadaj 4 punkty obrażeń wszystkim przeciwnikom i nałóż po jednym punkcie wrażliwości, czyli na jedną turę. No tak średnio. Z główki, tak też blok. To jest dosyć ciekawe, skoro już idziemy w ten pancerz. Transmutacja, karta, patrzcie, żółta, taka unikalna. Ale to nie mamy nawet kasy na nią. On też zawsze oferuje artefakty, no nie stać nas na artefakty, i miksturki, i pozwala wykluczyć jedną kartę. Z tego stali naszej. Czy tak, to bym wziął, to jest niezłe. Pancerz, za jedną manę 8 punktów bloku, jeszcze dobieramy kartę, to naprawdę jest niezłe. Ja bym to wziął. I wykluczyłbym jedną kartę. Ja myślę, że wykluczymy sobie to grzmotnięcie, to jest za drogie. To się może wydawać fajne, ale na dłuższą metę to jest strasznie droga karta. Jak na takie 8 punktów obrażeń. Ja myślę, że tego bym się pozbył. Będziemy częściej zdobywać te inne ciekawe karty. No,
Zużyliśmy trochę złota. No dobra, on trafił się, kupiec tutaj. Dobra. Kontynuujemy naszą wyprawę. Znak zapytania bierzemy, jeszcze obozowisko jakieś będzie i już niewiele tej dobosa brakuje. Co tutaj? O, walka się trafiła. O, i to z takim poważniejszym przeciwnikiem widzę jakimś. To jest toksyglut. Jakby ktoś pytał. To jest toksyglut. 66 punktów zdrowia. On ma coś takiego, że jak straci, o to powinno być nawet napisane, tak jest podział, jak straci połowę zdrowia, to pojawiają się dwa zamiast jednego i każdy z nich ma tyle zdrowia, ile jemu pozostanie. Czyli jak się zbliżamy do połowy, to lepiej się wbić jakimiś potężnymi obrażeniami, to wtedy te dwa glutki będą miały mniej po prostu tego zdrowia. To co, uzbroimy te nasze karty, dostaniemy też w log, boom, zarzucimy obronę, chociaż i tak nas trafi. No ale trudno, no 13 bloków mi się udało tutaj zgromadzić. 9 punktów obrażeń, bam. Kurde, zbliżamy się do bossa i ja wam powiem, że za dużo tego nie mamy, tego zdrowia. Może w obozowisku jednak... W obozowisku jednak byśmy wzięli sobie... No teraz słabo to wyszło. Wzięlibyśmy tam to zdrowie, co? Tu możemy niby zaabsorbować wszystko. No wiesz, trzy karty. Dobra, uderzmy. No, aha, i planuję jeszcze co? Negatywny efekt jakiś rzucić. Dobra, zadajmy po prostu obrażenia. Nic to więcej nie da. Czy bym tego użył, czy nie, to te karty i tak wszystkie wpadają do odrzuconych. Aha, i szlamy nam wrzuca do talii. To są takie karty, no wiecie, zamiast jakiejś przydatnej karty dostajemy szlam. Ale to tylko na tę bitwę oczywiście, to nie zostanie w talii. Dobra, nie planuję nas teraz atakować. Czyli ta karta zapewniająca blok nam się nie przyda, więc moglibyśmy okrzykiem bojowym wrzucić ją do następnej tury. Może się tam bardziej przyda. Dlatego weźmiemy... O, szlam wpadł. No to dobrze, szlam wykluczenie ma... Czy moglibyśmy użyć tego szlamu w sumie? Kurde, to jest teraz... Bo wiecie, tego można użyć za jedną manę i to po prostu staje wykluczone. Czyli już nie wraca w danej chwili, znaczy w tej bitwie do talii. I się już nie pojawi. A jak tego nie użyjemy za jedną manę, to wróci do tej talii. Ale nie, chyba bym jednak wziął to... Znaczy wziąłbym na pewno to na następną turę. O... I tego użyjemy sobie po prostu, nie? Mamy 3 many, nie mamy co się bronić, bo nie ma przed czym. Po prostu zadamy obrażenia, bam. I tego użyjemy, żeby to zostało wykluczone z naszej talii. Teraz on rzuci jakieś osłabienie. Zobaczymy, co on rzuci. Liźnięcie, tak? Aha, na 2 tury zmniejszone obrażenia mamy. On tej 16 szykuje. Dobra, możemy uzbroić wszystko. Znaczy szlamu chyba się nie da uzbroić, ale... Na pewno to. Zapewnimy sobie pancerzyk. Jeszcze więcej pancerza, teraz zaabsorbujemy już wszystko. Uderzenie. Osłabione, no bo jesteśmy osłabieni, wiadomo, no ale klepiemy, dobra. Wbiłem się nie za bardzo w te obrażenia, no mogłem w sumie poczekać jeszcze, ale... Aha, i ono... A no właśnie, w sumie źle zrobiłem. Bo nie wiedziałem, że to tak działa. Że jak, zobaczcie, on już tutaj szykuje ten podział, ale jak szykuje podział, to nie planuje atakować już. Gdybym wiedział, że tak to działa, to bym się nie wzmacniał pancerzami, tylko po prostu zadał mu więcej obrażeń. No, moglibyśmy tak zrobić. No to warto zapamiętać, że to tak działa właśnie w przypadku takiego gluta, że przerywamy planowany atak mu. No to tutaj taki błąd wyszedł mi. No ale dobra. Człowiek się uczy na błędach, no po 30 zdrowia mają dużo. 7 możemy zaabsorbować na pewno duchowym pancerzem. Okej. Okay. No i chcemy tego użyć, bo to jest eteryczne. Jakbym tego nie użył, to byśmy po prostu tę kartę stracili z tej bitwy już. Okej, okay, no i będziemy bić. No mamy osłabiony ten atak, ale trzeba atakować. Szybko się jednego z nich pozbyć najlepiej. Ciekawe, czy to zawsze rzuca to osłabienie ataku. No chyba tak, te gluty chyba zawsze rzucają osłabienie ataku. Znowu nam ten szlam wrzucają, właśnie się tutaj coraz częściej on pojawia. Ło! Planują potężny atak. Dobra, ulepszamy. Dostajemy blok.
Nie jesteśmy w stanie go zabić, bo mamy osłabiony atak. Tu jest 6, to byśmy zadali 12, więc na pewno obronę. 13, za 7 mnie klepnie ostro. No trudno. Koniec tury. Ale dobra, nie rzucają wzmocnienia teraz. Jakoś słabo mnie to pociesza, bo naprawdę zaraz boss będzie... No chyba będziemy się musieli podleczyć w tym obozowisku. Teraz tak. Za 7, tak? No bez zadrapań sobie na pewno użyję. Dobierzemy kartę. Uderzenie, lepsze, dobra. I możemy zabić tego pierwszego. Jego mamy z głowy, tu zaabsorbujemy. No rzuci na nas też ten negatywny efekt, no ale trudno. Żrąca ślina tutaj, no i kolejny glut do talii. Okej, nie chcę atakować, więc tego nie musimy. No nie ma co ulepszać za bardzo, bo wszystko już mamy ulepszone. No, po prostu go klepiemy, nie? Za 9, bam. Znaczy rzucę ten duchowy pancerz, żeby jednak był w talii cały czas. I za 9, bo ta eteryczność, wiecie, wiecie, jakbym nie użył, no to by przepadło. Znaczy na czas tej bitwy oczywiście, a nie na stałe, ale to jednak na czas tej bitwy. No, widzę, że już. Szkoda, że tak mało ataku nam dają. To zostawiamy, bam. Jeszcze nas osłabi. No, dużo ataku wpadnie. O, jest dużo ataku, to już dobijamy. Pach. O, doszła jakaś miksturka. 17 sztuk złota. Miksturka osłabienia. Nakłada słabość i jakaś karta do talii. No to bez zadrapań znowu widzę tutaj jest. No co to jest? Jakaś unikalna karta. 4 punkty obrażeń wszystkim wrogom. Przywraca punkty życia równe niezablokowanym obrażeniom. I ta karta zostaje wykluczona. No taka lecząca. Żniwiarz. Wezmę sobie to bez zadrapań jednak. No i teraz pytanie. Główny boss, nie? Ulepszamy kartę, czy się podleczamy? Ciekawe, który tu będzie boss, bo tutaj może być kilku. Znaczy nie kilku naraz, tylko no tam jest, spośród kilku jest losowane. Jeżeli byśmy chcieli ulepszać jakąś kartę, to którą bym ulepszał? Bez zadrapań pewnie. Chyba się jednak podleczę, co? Podleczę się jednak. Jakieś super karty do ulepszenia to ja tu nie mam. Ta trochę też kusi, ale ja wiem. Chyba się jednak na wszelki wypadek podleczę. Też ja wiem, no kusi to ulepszenie jednak. Aha, będziemy mieli bonus na starcie. Pamiętajcie, tutaj nam to mruga. Dobieramy 3 karty, tutaj ta słabość. Nie, dobra, ulepszę. Zaryzykuję. Ulepszymy sobie to bez zadrapań. 11 bloku. Fajne. No! Bosior. Ja mam nadzieję, że nie zrobiłem błędu. Ciekawe, który będzie. Taki. Czekajcie, co on robił? A wiem, on wchodził w taki stan defensywny. Patrzcie, tu jest takie coś. Planuję teraz tarczę rzucić. To jest takie coś, on, jak zadamy mu 30 obrażeń, tu jest pokazane, to on wtedy się zwija w kulkę. I takie ciernie zyskuje. Za każdym razem, gdy zadajemy mu obrażenia, to on wraz odbija 3 punkty obrażeń. To był taki boss, pamiętam, że miałem go. Znaczy tak, szkoda, że tylko jeden tutaj ataku. Nakłada 3 punkty słabości, na 3 tury to chyba działa. Dobra, no mogę w niego rzucić, chociaż nie wiem, czy nie lepiej czego trzymać na jakiś kluczowy moment, ale... Dobierz 3 karty. Mamy 5 punktów aż. Ja bym sobie dobrał. Okej. Myślałem, że losowym jakiś da, a nie z naszej talii, ale to w sumie byłoby napisane. No ale dobra. Mamy więcej kart ataku. Będzie można go teraz przeatakować ostro.
No pan, nałóżmy na niego tę słabość. Niech będzie, póki nie ma pancerza. I myślę, że po prostu wszystkim tutaj w niego wjedziemy. Znaczy tak, dobierzemy sobie na pewno, albo znaczy tak, na pewno uderzamy. Teraz może dojdzie to ulepszenie. Weźmy najpierw to, dobierzmy kartę. Duchowy pancerz, kurde, no to muszę rzucić, bo przepadnie. No chyba nie będę ryzykował, że dojdzie ta karta ulepszająca po prostu, bo zostało nam 3 punkty many, mamy akurat 3 uderzenia. On ma... A, nie, to jest ten, to jest... A, ja ten, pomyliłem skillę, to jest... Osłabienie to nie, że my mu zadajemy większe obrażenia, tylko że on nam. A, to w sumie w złym momencie to rzuciłem. No, to takie błędy, no ale dobra. Kurde, to może jednak za... Ale nie, no mała szansa. Że dobierzemy te karty. Moglibyśmy naprawdę duże ulepszenie zrobić, bo mamy dużo kart na ręku. Tym uzbrojeniem, nie? Ale to jest 20% szans. Oj, kurde, to za mało. Nie, wjeżdżamy po prostu w niego. Po prostu w niego wjeżdżamy. No, trochę to potrwa. Także, a kurde, średnio z tą miksturą zrobiłem. Niby jeszcze na kilka tur to będzie miało. Na przykład teraz się przyda. Dobra, 24 obrażeń on chce zadać. Dobra, okrzyk bojowy. Może dojdzie jakiś pancerzyk, tu jeszcze fajny. Doszedł, dobra. Czyli to zostawiamy na kolejną turę. I ulepszamy... Tutaj... To bronimy się chyba na maksa, nie? Przed tym ciosem jego. 21, no trochę w nas wejdzie, ale to nic. Bo wiecie, on i tak tutaj ma pancerzyk, który mu przeminie, więc nie było co go uderzać. Bo by to zaabsorbował. Bam, no stuknął mnie, no. To będzie ciężka walka. Dobra, próbuję coś rzucić tutaj. Jeszcze 12 punktów musimy mu zadać. Żeby się zwinął w kulkę. Jakbyśmy dobierali karty, byśmy mogli dostać duchowy pancerz. Nic tak... Ojejku. Nic takiego ciekawego tu nie widzę. No po prostu go klepiemy. Czyli za 12 on się zmieni wtedy w kulkę od razu. Od razu się zmieni w kulkę. Czy nam to się podoba? Znaczy on będzie w tej stanie kulki takiej chyba przez 2 tury. Ale nie zdąży rzucić tych efektów, jak się zacznie zmieniać w kulkę. Zróbmy to. On teraz zmieni zamiar, widzicie? Coś innego planuje zrobić. Opancerzył się. No już tutaj nie mamy co chyba nawet dobierać. Bo jeszcze byśmy dobrali duchowy pancerz, już nie miałbym many, żeby go rzucić i by nam przepadł. Więc koniec tury tutaj. Kurde, to będzie ciężka walka. I teraz tak, on... O! Właśnie, rzucił to, o czym mówiłem, takie ciernie. Za każdym razem, jak zadajemy mu obrażenia, to sami otrzymujemy obrażenia. Ale spoko, planuje nam zadać 9. Możemy część zaabsorbować. I jeszcze nam zostaje 4 pancerza, czyli mogę go stuknąć. I odbić z siebie troszeczkę. Możemy sobie na to pozwolić, bo i tak nam planuje zadać 9, my mamy 10 pancerza. Drugi raz go nie stuknę, bo już miałby przełamanie. A musimy to rozgrywać kontrolnie, bo to jeszcze dużo do końca jest. Koniec tury. A to będzie ciężka bitwa, żebym... Znaczy wiecie, jak się go uda pokonać, to kończymy akt, jesteśmy od razu uleczeni na maksa. O, planuję zadać 8 obrażeń 2 razy, nie? No to jest takie niezbyt sympatyczne. Dobra, 8 bloku, dobieramy kartę. Dobrze. Przetrzymamy to. 11 bloku, już absorbujemy wszystko, 16, nawet możemy go raz klepnąć. To akurat zaabsorbujemy tyle, ile trzeba, nie? Możemy go klepnąć za 9. Chyba mu teraz to przeminie, tak mi się wydaje, ta forma kulki i zacznie tam sobie kombinować nowe rzeczy. Cały czas 3, tak to jest ta trójka. Tutaj to nie jest po ilu turach to upłynie, tylko ile nam odbija. Jak mocno nam odbija, tak? 16, tak? Dobra, możemy go klepnąć. Bam. I teraz 16 mamy bloku, on nam 16 zada. Okej.
Wyszedł z tej formy. No dobra. Znowu, zadamy mu 40 obrażeń, to znowu się zwinie w kulkę. No okej, musimy przetrzymać 20 obrażeń w sumie. 5 obrażeń 4 razy będzie chciał klepnąć. Ulepszamy wszystkie, nie? Tak jest, na pewno chcemy z tego korzystać, żeby nam nie przypadła. I rzucamy to, żeby zaabsorbować wszystko, chociaż no 2 obrażenia by tylko w nas weszły, nie? Chyba w niego klepnę, co? Niby miałem to kontrolnie rozgrywać, ale no tu jest spory potencjał. No dobra, niech będzie. Klepnę w niego. 31 jeszcze zadamy, zwinie się w kulkę. Auć. Dobra. Planuję rzucić shielda. Czyli nie atakuje teraz. Szkoda, że nie mamy 3 kart ataku. No dobra, no to klepiemy go. Pak, 25... 19 obrażeń jeszcze, których mu nie zadamy, bo zarzuci sobie shielda. Będziemy musieli się bronić w następnej turze. Jak my się będziemy bronić? Tutaj i jeszcze z przetasowania coś nam dojdzie. No, miejmy nadzieję... Czekajcie, jak to się wyłącza? Aha, wróć po prostu, dobra. Żebym nie musiał escape'u klikać. No dobra, koniec tury. Zobaczymy, jak nam ta obrona teraz wyjdzie, bo pewnie będzie szykował atak. Ranić, palić, destabilizować. Tak. 32! Dobra. Jest nieźle. Najpierw to. Może nam dojdzie jakaś fajna karta, którą będziemy chcieli ulepszyć, bo ta już jest ulepszona, nie? Czyli tak, 11 pancerza. No, doszła nam już ulepszona. No to chyba nie... Kurde, bo wiecie, tu jest 5 obrony, tu mamy 8. Więcej zaabsorbuje, jak użyję tych 2. 32 w ogóle tą kosą chcę tutaj. Jakaś masakra. No. Chyba jednak użyję 2 tych pancerzyków. Uzbrojenie sobie zrobimy kiedy indziej. Dobra, niech będzie tak. 27, no trochę się przebije. Bam. Dobra, coś tu planuję robić. Na pewno muszę z tego korzystać, jeśli nie chcemy tego stracić. Szkoda, że nie możemy mu teraz zjechać tych 19 punktów zdrowia. To by zmienił zamiar, ale nie mogę. Klepiemy. Bam. I bam. No, coś nam rzuci. Aha. Osłabienie i... Jak to się, i wrażliwość, czyli że otrzymujemy większe obrażenia i on nam zadaje większe obrażenia i szykuje. Ale dobra, spokojnie, czekajcie, 6, możemy się przebić, zmieni zamiar. Możemy się przebić. Jeszcze tylko jeden punkcik, patrzcie, bam. I on się będzie zwijał w kulkę, dobra, udało się to przetrzymać. Jeżeli 2 tury przetrzymamy, to zniknie. Nie planuje ataku, więc nie musimy nawet narzucać tego shielda. Zresztą ma 20 pancerza. Nawet jakbyśmy mieli teraz ataki, byśmy nic nie zrobili. Po prostu puszczamy to. Aha, i to nie jest w ogóle uważany ten boss za istotę elitarną. Bo pamiętacie, mieliśmy coś takiego, że elitarni przeciwnicy mają 25% punktów życia mniej. To na niego nie działa. To jest boss, a nie istota elitarna. Dobra, 13 sobie przetrzymamy na spokojnie. Tutaj. No już mamy 13. Dodamy sobie jeszcze trochę pancerza, żebyśmy mogli go klepnąć, nie? Żebyśmy się cierni nie obawiali. No. Bum. Okej. Okay. Zbliżamy się do połowy. No tak jakoś. I dobra, przeminęły te jego negatywy, co nam tutaj założył. Nałożył. 8. 2 razy planuje rzucić, tak? Czyli 16. No dobra, możemy to przeczekać, bo chociaż... Dobra, zrobimy to ulepszenie, tak, przyszłościowo. Czyli blok, ale i tak jednak, chciałbym chyba sam blok rzucić. Musimy mieć to 16. Nie będziemy tutaj brać tych cierni na siebie jeszcze, niech tak będzie. Już mamy chyba praktycznie całą rękę ulepszoną, co? Może z jakimiś tam wyjątkami.
Co on tutaj planuje? 20 obrażeń znowu zadać, dobra. No, te karty ataku nie są ulepszone. Może coś ciekawego dobierzemy, jest coś ciekawego. Dobra, to już przetrzymujemy. To już przetrzymujemy, możemy go po prostu walnąć. Koniec tury. Ja przesadziłem z tą prawie całą ręką ulepszoną. Bo tam teraz ta ręka wyglądała na nieulepszoną. Duchowy pancerz, no z tego muszę skorzystać, żeby nam nie przepadło. Kurde, żadnego ataku tu nie ma. A teraz by się przydało go atakować. No dobra, może dobierzemy jakiś atak, uwaga. No dobra, ona doszła. No nie, tutaj już nic nie możemy ciekawego dobrać. Nawet jak uzbrojenie by doszło, to nic nam to nie da. Many nie... Aj, znowu to robię. Bo many nie będziemy mieli. Dobra, muszę to przeczekać. Lipa tutaj wyszła. Ranić, palić, destabilizować znowu. 32 obrażenia, tak? 32 obrażenia i słabo z tą obroną tutaj to wygląda. No trudno. Robię obronę tak jak się da, dostaniemy potężnego hita. No tutaj się tylko przez pancerzyk przełamałem. No to zaboli. Misja jest zagrożona w tym momencie, wam powiem. No jest tak pół na pół tutaj. Czy możemy się przełamać? Nie no, 41 w życiu. Rzuci nam jakieś te... Rzuci nam jakieś osłabiacze. Chcemy ulepszyć tę jedną kartę, czy go prać? Pancerz i tak nam nic nie da. Chyba byłbym skłonny go bić. Póki można. Zjechaliśmy mu połowę zdrowia. On nam teraz narzuci osłabiacze. Dobra. No jest szansa. No to osłabienie mi się nie podoba. 7 razy 4. Dobra, zarzucamy obronę. Czym się da? Dobra, duchowy pancerz. 35 jest ok. Taki bosior, nie? Dobra, planuję rzucić shielda. No kurde, ten pancerz muszę. Przełamiemy się już? Nie przełamiemy się przez to. Bo jesteśmy osłabieni. To muszę rzucić. Ale zbliżymy się do przełamania. Tylko, że on teraz pancerz zapoda. A w następnej turze pewnie nie przebije się przez pancerz, żeby mu zadać 4 obrażenia i zmienić jego zamiar. Obawiam się. Czyli pewnie będzie chciał wyprowadzić w nas jakiś solidny atak. 9. No 13 niby tylko brakuje, ale 32 planuje. 9. A nie, dobrze, 18. To da radę, nie? Da radę. Aha, no bo znikło już to. Dobrze, dobrze jest. Czyli możemy nawet zrobić jedno uzbrojenie na obronę. Damy radę pokrzyżować mu plany ataku. Dobra, zróbmy to i 2 razy atak. 1, 2, zmienia plany, zmieni się w kulkę. Jest nieźle. Koniec tury. No taka gierka, nie? Co on tutaj? Znaczy tak, ma te ciernie, 9 obrażeń tylko planuje zadać, niewiele. Duchowy pancerz na pewno rzucamy. No i uderzenie, no tutaj nic więcej nie wymyślę. Bo bez zadrapań co by takiego miało mi dojść, nic ciekawego. Tam bierzemy na siebie 3, teraz 9 zaabsorbujemy. Okej. No nieźle to wygląda, ale... Jeżeli się to wszystko będzie toczyć tak, jak się toczyło... Dobra, 16. Mamy tyle. Bierzemy na siebie ciernie? 3 punkciki? Chyba bierzemy, nie? Bam. Wezmę to na klatę. Okej. Chcę mocno klepnąć. Zacznijmy od tego. 20 chcę zadać, tak? Wszystko do porobienia. Ulepszymy sobie to przy okazji. No, ja myślę, że tutaj na spokojnie bierzemy blok. 4 nie chcemy chyba na twarz dostać. Niech tak będzie. No, 60 musimy mu znieść teraz, żeby zmienił formy. No, to muszę. Kurde, mało ataku.
ale zawsze trochę mu zadałem. To nic nie dał, szmany później nie będzie. Ranić, palić, destabilizować. Dobrze. No, jest tylko jeden ten blok, ale słabo. No, znowu dostaniemy potężnego hita. Pancerz mogę mu zjechać, ale nie, no nie ma sensu, tylko po to, żeby dwa razy ciernie dostać na twarz. Lipa, no muszę to przeczekać. Niedobrze, ta kosa jest strasznie niebezpieczna. U kurde, jak to walnęło. Ej, no to nie wygląda za dobrze. Dobra, musimy... Tu jest wszystko, no i teraz znowu by się przydały ataki, a nie ma ataków. Pobierzmy kartę, no i nie ma ataków, nie? Nie ma co ulepszać już. Osłabi nas. Tak pychowo teraz ostatnio mi te tury wychodzą strasznie z tymi atakami. 7 razy 4, dobra, jak to wychodzi z obroną? Jest nieźle. Jest nieźle, blok mogę zyskać. No, wezmę wszystko. Na blok, musimy to przeczekać. Dobrze, że sobie siły nie dodaję. Auć. Teraz będzie chciał blokować, pewnie szykować. I znowu ten duchowy pancerz muszę rzucić. Ale muszę, no, bo teraz mu tego... On, jeszcze ta osłonka... Ach. No, muszę tak robić. Bam i bam. Nic tu nie wymyślę lepszego. To jest fajnie, żeby jakieś obronne karty tu doszły, bo on pewnie będzie chciał atak... No, z tą kosą. Z tą kosą, dobra, dobieramy tu. Dobieramy tu. I duchowy pancerz jest nieźle. Teraz jest dobrze. Blok mu zniknie. Nie mamy tych osłabiaczy. Dobra, są jakieś karty ofensywne. To dobrze. Może w następnej turze uda się zmienić jego zamiar. No już niewiele brakuje, no. Tylko, że on nas teraz osłabi tymi atakami. Teraz karty ataku jakieś silne. Karty ataku. No ale dobra. Tu jest 6, czyli zmieniamy zamiar już, no nie? I tego musimy użyć. A to nie dał sobie pancerza teraz. Aha, bo on nie planował teraz pancerza dawać. Dobra, tu zmieniamy zamiar na spokojnie. Dobra, tego użyjemy. Nie, no jest okej. On teraz coś porobi. No chyba go mamy, nie? Chyba, że będziemy mieli totalnego pecha i nie będziemy mieli teraz kart ataku w następnej turze. No ale muszą być. Jeszcze to osłabiacze mamy. Dobra, są karty ataku. Są karty ataku. 6 i 6 udało się. Czekajcie, po 3 się będą odbijać, tak? Czyli przeżyjemy. Pach. Dało się. Wyleczymy się na maksa. Dobra. Ach, czyli dobrze, że nie odpoczywałem w obozowisku. 102 sztuki złota. To ten bożek działa? No, na pewno przeciwnicy gubią 25... Nie wiem. Mi się zdawało, że jak tego bossa pokonywałem kiedyś, to on też tak jakoś setkę zostawił. Mam nadzieję, że działa ten bożek. Karta do talii jakaś. Możemy sobie wybrać. Dobra, zobaczmy, co tu jest. Objęcia... A, same unikalne karty w ogóle, zobaczcie. Kiedykolwiek karta zostaje wykluczona, dobierz jedną kartę. Kolos. Kiedykolwiek zyskasz punkty bloku, a my często się blokujemy, zadasz 5 punktów obrażeń losowemu przeciwnikowi. To nieźle wygląda, pożarcie. Zadaj 10 punktów obrażeń, jeżeli ten atak zabije przeciwnika, oprócz sług, zyskaj 3 maksymalne punkty życia. Wykluczenie. Tego kolosa bym chyba wziął. Całkiem nieźle się zapowiada. Uwaga, jakiś artefakcik. Aha, możemy wybrać sobie jeden. Tyci domek. Otrzyma jedną miksturę, 50 sztuk złota, zwiększ maksymalną liczbę punktów życia o 5, otrzyma jedną kartę i ulepsz jedną losową kartę. Zyskaj jedną energię dodatkową na początku każdej tury, ale od tej pory nie otrzymujemy już nowych mikstur. Nie odrzucasz kart z końcem tury. To mnie kusi w sumie. Mikstury fajne, ale zamiast mikstur, jakbyśmy mieli jedną energię więcej na starcie, to naprawdę nieźle chyba, co? Ja bym to wziął chyba. Weźmy sobie to.
Akt drugi, miasto. Zostaliśmy uleczeni, 85 punktów zdrowia, kasy mamy nieźle. No i co? Tutaj chyba zakończymy ten odcinek, bo trochę już trwa. W następnym odcinku sobie zrobimy. W następnym odcinku sobie będziemy robić to miasto. Artefakty takie się udało zgromadzić. Zaplanujemy sobie tutaj jakoś trasę fajnie, no nie? Nasza talia wygląda w ten sposób. Myślę, że jest całkiem nieźle. Dostaliśmy kolosa. Ciekawe, co on daje przy ulepszeniu. Fajnie, jakby koszt na przykład spadł. Chociaż to jest moc. To się raz używa i to po prostu już jest. Więc fajnie, żeby w sumie blok, raczej nie blok, tylko te obrażenia wzrosły tutaj. Fajnie by było podrzucać troszkę tych kart ataku, skoro już tak idziemy pod ten blok. I w jakiś sposób inny sobie ten atak zapewniać, ale to będziemy kombinować. Mamy trochę tej kasy. Fajnie by było teraz po tych kupcach gdzieś tutaj pochodzić, nie? Jakoś pewnie pójdziemy tą prawą stroną. No, tu też obozowiska jakoś fajnie będą. Zahaczymy o kupca tego albo tego, coś sobie tutaj pomyślimy, nie? Tutaj kupiec szybciej, tutaj więcej kasy byśmy wcześniej zdobyli na kupca. No, coś wymyślimy. Dobra, a tymczasem ja was żegnam, trzymajcie się, na razie.